na naszych ekranach. 126 serii próbnej przed konkursem, 126 pierwszej serii, no i teraz Piotr w serii finałowej. Spokojny lot, jest pięknie, jest wspaniale, ale to... Probesprung eben ausgelassen. Perfekte Verhältnisse. Da oben jetzt Aufwind und den Sprung erwischt er. Und dann geht's gewaltig weit. Kurz sogar noch in den Schnee gegriffen. Moriaki Kasai. Gott Trainingshopp, Tommen. Hopper på sin vanlige offensive karakteristiske måte. Und det gir gode resultater. Oi, 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 det No i popatrz, 134 metry wystarczą, aby zwyciężyć w tych zawodach. Ryoyu Kobayashi już w powietrzu, prędkość niższa, no bo krótszy najazd, ładnie leci, no i tutaj nie pozostawia wątpliwości, ależ to był skok! Dette kan gå langt for forfang, som kan fly. Kom igjen nå! Na młodego reprezentanta Słowenii 122,5 metra dzisiaj w kwalifikacjach 10 miejsce. Domena wczoraj był 14, dwukrotnie czwarty wrócę, nie skaczę już tak agresywnie, chociaż teraz wyciągnął. Na trzech czołowych pozycjach i już tylko jeden zawodnik w pierwszej serii na rozbiegu, Ryoyu Kobayashi. W kwalifikacjach przed tym konkursem wygrał, skoczył najdalej, a jak będzie teraz? Także daleko, daleko, bardzo daleko szybuje. Już masywne od swojego trenera, by skoczyć 137 metrów dzisiaj w serii próbnej. Wczoraj 138,5, drugie miejsce w kwalifikacjach. Wydaje się, że w tej chwili jest niepokonany Ryoyu Kobayashi! Ależ to palił petardy w tej pierwszej... 133,5. No i zobaczmy, Eisenbichler, on traci do lidera tylko 0,4 punktu. Wysoko leci, wysoko i daleko, bardzo daleko wylądował. Perfection in winning both of those. So quick. And so high. And so far. And he lands with a telemark. Tą 4 punktów do liderującego po pierwszej serii Markusa Eisenbichlera i 3,8 do drugiego Dawida Kubackiego. Bara de Star la poarta cu numărul 10 înaintea evoluției sale. Poate oare să bată recordul de trambulină. 92 de kilometri pe oră la desprindere Ryoyu Kobayashi. Nu cred că e record. Jest 10 zwycięstw Austriaków, 10 Polski, jeśli by dzisiaj Kraft wygrał, ale nie uprzedzajmy faktów. Wszelkie dane po temu. Forfang w powietrzu, forfang nieszczęśliwy po wczorajszym konkursie, forfang, który się dzisiaj odgryza niejako za to, który chciał. Lubi duże obiekty, no i miejmy nadzieję, że zdoła to potwierdzić. Jest już zielone światło, jest sygnał od Stefana Horngachera. Piotr Żyła na progu. Trochę go tam skręciło po wyjściu z progu, ale nabrał wysokości, złapał noszenie. Ładnie leci, brawo, brawo Piotrek, fantastyczny skok w tej końcu. Wczoraj 22, ale w piątek był drugi. Dawid, nawiąż do tego piątku nam przepięknie. Leci, leci, bardzo pięknie leci. Chyba obejmie prowadzenie, ale
Zapowiada się tutaj pasjonująco. Dawid Kubacki musi wygrać z Junshiro. Junshiro 125 metrów i teraz Dawid, gdyby chociaż 126, jeszcze będziemy patrzyli na wiatr. Wysoko, wysoko, fantastyczny, najdłuższy skok. Jak z wiatrem, no wiatr chyba utrzymuje się sprzyjająco dosyć. Leci, leci, daleko, daleko, daleko! Fantastyczny skok Kamila! 121 metrów, to prawie 137,5, widzą Państwo, 138 metrów musiałby skoczyć Piotrek, by zaatakować pozycję Japończyków. Ładnie niesiony, pięknie, znakomicie! Geiger, Karol Geiger, który wyprzedzał Dawida Kubackiego o 1,2 punktu. Już w powietrzu Niemiec 143,5, ależ wysoko i daleko skoczył teraz Karl Geiger. Markus Eisenbichler auch. Bedingungen einigermaßen sind okay. Kommt da, kommt ein bisschen was. Kommt, Markus. Oh, oh, kleinen Wackler hat er drin gehabt, aber der läuft trotzdem. Der kann das ausbessern. Markus Eisenbichler! Prohloubit náskok favorita. V prvním kole zvládl Geiger 129 metrů. To je nádhera. A tu i teraz skok finałowy Dawida Kubackiego, około punktu konstrukcyjnego powinien wylądować reprezentant Polski. I to jest taki Dawid Kubacki, jakiego chcieliśmy oglądać w pierwszej serii konkursowej. Reprezentanta Japonii, ale już luka na tych mistrzostwach świata. Czwarty na dużej skoczni ma brązowy medal w konkursie drużynowym. Teraz Ryoyu Kobayashi musi skoczyć około 108,5 metra, ależ odpalił teraz. To był przez chwilę rekord świata, poprawił go później Stefan Kraft. Robert Johansson. No, wyciągnął fenomenalnie ten skok, wprawdzie wylądował. Nad Robertem Johanssonem, drugi w klasyfikacji cyklu Row R, 20,2 punktu za Robertem Johanssonem. 136 metrów, tyle musiałby skoczyć Stefan Kraft, by powalczyć o zwycięstwo. I Stefan Kraft skacze kapitalnie! Stefan Kraft skacze. Cyklu Row R wyprzedza Ryoyu Kobayashiego. Obserwujmy teraz zatem Japończyka, 12-krotnego zwycięzcę zawodu Pucharu Świata w tym sezonie. Zwycięzcę kwalifikacji. Japończyk już w powietrzu. Frunie leci wysoko. Będzie fenomenalny wynik. Najdłuższy lot dotychczasowy. Poza rozmiar skoczni. Z punkty vom Teambewerb herausrechnet, wäre er der Sieger gewesen. Der Slowene, der junge Slowene. Wenn er ihn erwischt, geht's dahin, und zwar ordentlich. Mhm. Ah ja. Oi, und wieder über die Hillsides. Fast jeder. Kobayashi 248 z pierwszej. Mówił już o tym Sebastian Szczęsny, że trzeba było jeszcze dodatkową platformę dorobić, a Ryoyu już w powietrzu leci, 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 leci. Przeleciał nad punktem odnaczającym. Rozbierzymy Piotrka. No popatrzmy na to wszystko trzeźwo i spokojnie, a potem dopiero zaciskajmy, nie zaciskajmy palce. Potrzebuje Markus 230 metrów, aby wyprzedzili Niemcy, Słoweńców. Ani im tego życzymy, ani nie życzymy, ale widać już, że bardzo daleko pofrunął, wylądował. Wiatr jest bardzo mocny. Popatrzmy, wygrał w tym sezonie wszystko. Leci, by sobie sprawić radość. Popatrzmy, wyjście z progu. Wysoko nad zeskokiem letalnicy. Wieje się, ale utrzymuje wysokość, daleko! Ryoyu Kobayashi! Ale skok Japończyka! To jest rekord świata, czy nie?